to z portalu plotkarskiego jest. Pewnego dnia odkryli Łukasz i Halina, że ich niania zamontowała podsłuch w sypialni. To jest prawda. Ja coś tam zasłuchała, ale głównie później komentowała zawsze, bo myśmy też ją komentowali i ona zawsze na to reagowała. I zawsze drugiego dnia, bo trzeciego dnia zazwyczaj, wiesz, no bo tam była taka sytuacja, ja bym chciała tylko się tutaj wytłumaczyć z tej sytuacji i tak dalej. I się zastanawiam, skąd ona to wie, nie? W ogóle przecież my nie gadamy w ogóle o takich rzeczach przy niej. I w momencie, kiedy rzeczywiście zaczęły się rozładowywać sprzęt i to zaczęło pikać, to żeśmy się zorientowali, że to tam było. To w ogóle nie do wiary. Jak to czytałem, to sobie pomyślałem, no portal plotkarski. To nie, to naprawdę się zdarzyło. I ja się zorientowałam potem, kiedy ona mi powiedziała, że ona zaczęła sprawdzać swojego męża. Ja mówię, ale jak go zaczęłaś sprawdzać? Ona się zmieszała, mówi, to ci nie mogę powiedzieć. Ja wtedy, o kurde, skoro ty mi nie chcesz powiedzieć, to znaczy, że coś takiego musisz tutaj stosować też. I potem, słuchaj, poskładałam te kropki i był podsłuch, tak?